troszkę na pewno przerażeni tym, jak się to spotkanie potoczyło. Nie byli tak blisko, żeby wygrać przecież. Był 15-14 na Inferno, tutaj widzicie Inferno, wie dokładnie, gdzie będzie rywal. No musi tego fraga zdobyć, żeby chciał nożować. No, zobaczmy, jak sprytnie zrobił to Fer. No i tutaj Lavi jeszcze pori fraga, ale nie, nic z tego. Fer doskonale ustawione, sprytnie to robi Fer. I to już 7-1, terroryści znowu bez pieniędzy będą musieli grać jak... Siemanko, na wstępie tego materiału chciałbym Cię zaprosić do wzięcia udziału w giveaway na kosę Good Knife, tęczowe utwardzenie Minimalware, tak więc subskrybuj kanał razem z dzwoneczkiem, polub ten materiał, polub face'a oraz napisz komentarz z godziną, o której oglądasz ten materiał. Jeżeli napiszesz w komentarzu swoją ulubioną kosę, to ja przypnę Ci serduszko. Jeżeli pomożesz bić mi także pod tym materiałem 1000 lajków, to codziennie będę dodawał takie właśnie filmy z CSGO. Dodatkowo każda łapka to 1 grosz na wybrany przez Was cel charytatywny. A teraz zapraszam już do dalszej części filmu. Trzymaj się i hej! Hobbit, ale Michu daje sobie radę z dwoma zawodnikami. Gambit, no i teraz przewaga 2-1. Bomba zaraz zostanie podłożona, aby tylko Mir tutaj nie był zaskoczeniem dla zawodnika Virtus Pro. Zbijają się teraz gracze obu drużyn, no i pozostaje teraz Mir w pojedynku z Paszą. Pasza na domku, a ze snajperką bez granatów, nie ma smoka po stronie zawodnika Gambit, więc jest szansa na to, że Jarek ma tutaj dobrą wizję na bombę. 3 sekundy, 2 sekundy do końca, no i tą bombę nie uda się jednak tej bomby rozbroić, więc Pasza, wielkie brawa, bo nie dość, że otworzył tą rundę, to zdobywa jeszcze to ostatnie trafienie i fenomenalnie radzi sobie teraz Virtus Pro z przeciwnikiem. No ale on tam tylko szukał po prostu dobrego kąta, by pewnie trafić swojego rywala. Na szczęście ostatecznie tak się stało. No i teraz Virtus Pro stoi przed szansą, żeby ten pojedynek zakończyć. Adren rozpoczął ostatni być może pojedynek na tej mapie, a na pewno ostatni w tej części dogrywki. Zabił pierwszego ze swoich rywali, to był Pasza, ale szybko refrag ze strony polskiej. Michu znalazł Adrena i jest 4-4. Cały czas praktycznie pełne paski życia po obu stronach, także to wszystko jakby od zera nam się rozpocznie już za chwilę. Wejście na bombsite'a już się zaczął. Tutaj jest 3 terrorystów, 3 graczy Virtus Pro. Już atakuje ten bombsite. Bomba podłożona, ale świetnie odnalazł się w tym wszystkim Mir i Mo. Oni zabijają dwóch zawodników Virtus Pro. I to wszystko wygląda tak, jakbyśmy zaraz mieli zobaczyć biały kolejną część dogrywki, ale chyba tak się nie stanie, a być może jest na to duża szansa, bo biały z 3 fragami, chociaż teraz Hobbit w końcu znajduje Pawła, rzuca sobie smoka pod bombę, on teraz już za chwilę z defuse kitem będzie mógł rozbrajać bombę, nie robi jednak tego na raz i to Snacks zakańcza ten pojedynek, 1 HP na jego koncie, ale udaje się Januszowi znaleźć ostatniego żywego antyterrorystę. Zakończenie tego spotkania. No są kałachy, są galile, mała, skromna liczba granatów, więc tak jak przypuszczaliśmy, nie będzie tutaj jakiegoś wielkiej przewagi ekwipunku. Zauważony już tutaj Mo przez Jarka, jak przeskakiwał zelki. Są 2 pierwsze fragi po stronie Virtus Pro, jest 5-3, teraz 4-3, bo Hobbit oddaje jedno trafienie. Zabiera 100 punktów zdrowia u białego, ale odpowiada szybko Michu. Mamy sytuację 4-2, zaczyna nam to wyglądać bardzo, bardzo korzystnie. Bomba zostawiona, znowu pod respem. No i tym razem to Michu w sytuacji, który już agresywnie przedziera się elką w stronę respa i słyszy kroki, tak, słyszy Adrena, który podchodzi pod bombę, bo Adren wie, że on musi tę bombę teraz podnieść, że on będzie musiał znaleźć jakiegoś fraga, zaatakować w końcu bombsite, ale Michu zbiera naprawdę dużo informacji o swoich przeciwnikach, bo pozostało tylko 2 przy życiu, a jeden z nich zauważony został, usłyszany może bardziej w okolicach respa. Teraz jednak informacja o tym, gdzie jest Hobbit, no, ta informacja... Michu dostrzegł Adrena, dokładnie na minimapie widzieliśmy, jak zachodzi tam Michu na plecy i Virtus Pro wygrywa z Gambit 2-0, wielkie brawa. A więc 11-6, no i tym razem Ago Esports bez żadnych zakupów, to będzie runda eko. Czysta runda ekonomiczna, nawet Snatchy tutaj będzie miał problemy z zakupem snajperki, więc jak na razie to spotkanie układa się po myśli zawodników Virtus Pro, w zasadzie lada moment może być to runda bez większej historii. Bo nawet nie widzimy żadnych zakupów po stronie jego, same gloki. Ważne teraz, żeby wyciągnąć jak największą liczbę granatów. Całym składem teraz zawodnicy Ago będą atakować od strony od nogi, ta jak na razie odpuszczona. Michu zaskoczona, ale tym sprayem może tutaj teraz rozpętać naprawdę. Ulala! Jest, oj, Michu, z Ace'em, patrz, to jest 5 headshotów!
5 headshotów ustrzelił Michu. They'd have to make massive mistakes to lose this opportunity, and Stewie not going to do that. He finds 2 kills on the site, third player up, but he can only get 1 SK. One heaven, one tree. Nobody's mad, nobody's mad. Heaven, dude. Fuck. You heaven. I'm just... Lower just ran out. What? Headshot. 2 headshot. Oh. Yes, Jason. Oh. Yes. God, you're so lucky. Maybe go back to it, but Chris J is going to play inside of it with Rops as well. They have miscommunicated, though, it looks. I mean, there is a smoke there, but Chris J looking out towards mid. Here comes the hit. Yeah, that smoke might actually help him, although Rops and a great call to the sprays in, and he gets all the kills! No. Headshots in a row! Unbelievable, and that's... They're going now. Motor. Okay. That's come on, nice. One more main. Highway, guys. Hide. Okay. One more, he's out. Voxy, come on. That's all he has to work with, and Edward's still inside of the site. He knows he is toward jungle, misses the shot, trips himself up on the wall ever so slightly, and he's faked the fact that he's gone toward the bags. He wants Edward back out. He's got Edward back out. He's got Simple dropping. What a brilliant play! And Accurate has taken down Flamey. My God, I'm a fan of this man. Three construction. In pool and back hole. Dead. I'm in swan. Oh my god. Can you get off? Pepe! Pepe! It'll be Coltira in the corner. They have no idea. He lets them pass. One kill can come through. Surely the third kills his teammate through the wall. You hate to see it. Fallen can only get a double kill, so he did some. Alright. There it is. We'll be okay. Giving an opportunity to SK. It will just be Stewie, who's already found 2 kills on this B bomb site. Utility gone. Hiding towards the back of the site as VG set up for this retake. And this is a round that should have never been. SK had great hold over it, but now VG with an opportunity for a retake. They just need to speed things up, though, because no kit in play. And still they're taking the time to worm their way up banana because they have this AWP again. They have no idea where Stewie sits. So, hiding at the back of the site, they don't have ticking. The luxury to take this much time. Yeah, right? They need to move. They have a smoke that they can put on a bomb, but... No. Yeah, it starts defusing before it goes off, and Stewie with a great... Yeah. Yes. You think they don't know? Oh, they do. Oh! God bless. No, Food knows exactly where you're at, and still fucks it up. So he runs all the way up ahead. Alright. Nice. I don't even. I'll see him. Oh, I dinked one. Oh, I dinked another one! Did you go?